Dobra, to obejrzymy, idziemy grać w coś. Późno jest. Dzisiejszy film. USA versus Polska, chleb. Spartiatik! Jest o ważne chlebie nie. W Stanach i w Polsce, bo potem, pewnie potem. Wiele razy słyszałeś, że w Stanach chleb nie jest dobry. I też pewnie dobra, słyszałeś to będzie o tym pewnie, że chleb w USA jest gąbką. Gąbką, tak? Ogólnie Amerykanie jako pianką. Zwykły chleb jedzą chleb tostowy. I częściowo się z tym zgodzę, ale częściowo uważam, że nie do końca. I właśnie o a tym czemu oni taki jedzą w ogóle? Taki syfiasty? Smakuje im, czy nie ma innego po prostu? To zacznę od tego, że jak będziesz lecieć do Stanów, albo chcesz mieszkać w Stanach, albo chyba w Kanadzie też, to nie możesz oczekiwać, że oni będą mieli dobry, świeży, europejski chleb, bo to po prostu nie istnieje. I jak istnieje, jest bardzo trudno, żeby to znaleźć. I prawda jak jest kraftowy taka, że chleb? Co to za nazwa? To jest zwykły chleb. Jest zwykły chleb i amerykański, a nie kraftowy. Zwykły. Dla nie mów wielu na niego Amerykanów tak. Ich zwykły chleb to jest taki tostowy chleb, który się kupuje na półce w sklepie. Ale nawet jak kupują świeży chleb, który był upieczony i jest sprzedawany w takim miejscu, które jest uznane jako bakery, to znaczy piekarnia, to nawet wtedy ten chleb będzie dużo bardziej miękki niż europejski chleb. I jak jestem w Stanach, to muszę powiedzieć, że bardzo rzadko czemu? Kupuję i jem chleb. Pamiętam może 5-6 lat temu mieszkałem w Orlando, mieszkałem sam, właściwie miałem współlokatora i my prawie nigdy nie kupowaliśmy chleba. Bo po pierwsze, amerykański chleb nie jest dobry i tak. Game Awards? No nie wiem, może sobie obejrzymy. W LoL'a pogramy do tego czasu, potem się przełączymy na to, no. Nie miałem ochoty, żeby jeść tego chleba i też chleb nie jest za zdrowy. To po co bym kupował coś, albo co w klepu jeszcze w lidze? I po drugie, też nie jest zdrowe. I akurat w tamtym momencie przez wiele lat nie byłem w Polsce. I nagle zdecydowałem, żeby polecieć do Polski nie, i tam spędzić kilka miesięcy. I jak w styczniu najwcześniej ile w ogóle? Ciągle wpierdalałem chleb. Czekaj, bułki, raczej bułki. O czym on teraz mówi? No daj mi spokój. Zdrowe. No i tak, fizowaty, zrobimy momencie, tak. Przez wiele lat nie byłem w Polsce i nagle zdecydowałem, żeby polecieć aha, do Polski i tam spędzić kilka miesięcy. I jak przyleciałem, to ciągle wpierdalałem chleb i bułki, raczej bułki. I tak pomyślałem, wow, te bułki są takie dobre, aby mógł je jeść cały czas. I to nawet nie były jakieś najlepsze bułki, to po prostu były jakieś bułki. Ciekawe, czy Dave kiedyś jadł chrupiącą, nie? Ale bułki z Biedronki w porównaniu do tego, co kupisz w Stanach, to jest rewelacja. Ale nie tylko jadłem bułki, jadłem ogólnie jakiś tam chleb z zupą, albo nawet jakąś pizzę, taką polską pizzę. To jest najlepsza, z sosem. Nie to włoskie gówno. A potem trochę przytyłem, to przestałem. Prawdę mówi? To może porozmawiamy o tym, czy amerykański chleb to jest po prostu chleb tostowy. Bym powiedział, że nie dokładnie, bo chleb tostowy w Polsce jest dużo gorszy. Nie wiem, ja chyba nigdy nie jadłem takiej prawdziwej włoskiej pizzy. W sensie nie mówię, w Polsce mówiąc, że nie jest tam gdzieś ten, nie? Ale nie wiem, czy by mi zasmakowało. Ja to lubię taką polską, właśnie polsko-amerykańską pizzę, że jest napieprzony składników, sosów fest, wiesz o co chodzi? Prawdziwy Polak. Niż taki chleb w Stanach, który wy nazywacie tostowy. Po pierwsze, chleb tostowy w Polsce jest dosyć mały. I chleb tostowy w Polsce ma bardziej kształt kwadratowy. I w Stanach no tam jak on jest bardziej prostokątny. I to znaczy, że on jest po prostu większy. Ej, co to za park, że te ptaki łażą fajnie? On jest bardziej miękki. Że ten chleb tostowy w to Polsce, w Polsce jest? I ogólnie w Europie, on nie jest dobry. To nie jest Polska. Jak jego nie tostujesz, to znaczy jak jego nie podgrzewasz, to on nie jest dobry, bo jest twardy i taki suchy. A ten chleb w Stanach, ten chleb to w każdym parku tak jest, ale z domu nie wychodzisz. Jula, ty park nawet na Google Grafika w takim razie nie widziałeś. Ten paku pieprzony. On nie jest suchy, on jest bardziej taki
taki moist, sobie park. Gdzieś napiszę, co znaczy moist, bo nie wiem. I też jest taki bardzo mięciutki. Ale oczywiście to nie znaczy, że on jest dobry. Ja nie mówię, że ten chleb jest dobry, tylko po prostu jest lepszy niż chleb tostowy w Polsce. I jak chcesz zrobić kanapkę z tym chlebem w Stanach, to jest okej chleb. Szczególnie, że w Stanach jak masz kanapkę, to masz podwójny chleb. Czyli jeden kawałek szynka, ser, cokolwiek, drugi kawałek. I szczerze mówiąc, chyba wolę taki amerykański chleb tostowy. Tak jak do szkoły robi. Kanapkę gdzieś, nie wiem, na wynos, czy chcę go wziąć do szkoły albo do pracy, bo wtedy ten chleb nie jest taki gruby. Jak bierzesz zwykły... Czemu ludzie z tyłu chodzą jak NPC-ty? No jak mają chodzić? I chcesz sobie zrobić taką kanapkę na później, to masz tyle chleba, że nawet nie chcę mieć tego jeść. Też może jakbym dodał tyle mięsa, to wtedy bym mógł sobie zrobić taką amerykańską kanapkę na wynos z polskiego chleba. Ale jak chcesz sobie zrobić kanapkę i masz jeden kawałek szynki, jeden kawałek sera i podwójny polski chleb, to jest okropne. Jesz sam chleb praktycznie. I muszę też powiedzieć, że ten chleb z Biedronki albo z Lidla, bo skądkolwiek, z Kauflanda, który jest tak już zapakowany i tak leży gdzieś tam na półkach, to też nie jest dobre. Ja nie rozumiem, czemu ludzie to kupują. To, co mi się zawsze bardzo podobało w Polsce, bo jest pokrojone, jest, że możesz kupić świeży chleb od piekarza. I to jest coś, co zawsze szanowałem w Polsce i myślałem, że Polacy są bardzo mądrzy, bo jak kupują chleb, kupują dobry, świeży chleb, który był upieczony i sami kroją ten chleb i wtedy jest nawet bardziej świeży. Ale jak wy kupujecie jakiś chleb, który jest w plastiku, już pokrojony, ten chleb nie jest dobry. I czy on jest lepszy? No jest gorszy, no, dużo. Amerykański chleb. Chyba, że ciemny. Z półki. To jest okej. Okay. Może, zależy co chcesz z nim zrobić. Większość czasu tak, on jest lepszy. Jeszcze pamiętam te czasy, że moi dziadki... bardzo. Poje podkreślenie bunny dał na golibordę 5 zł. Dziękuję bardzo. Siema dziadu, będą dzisiaj jakieś giereczki z twoimi żywicielami, pracodawcami, hojnymi oraz ukochanymi widzami. Nie będzie gier z widzami, jeżeli o ligę pytasz. Dzięki bardzo. Kowie zawsze kupowali chleb, który nie był pokrojony. Najwcześniej w styczniu. I potem kiedyś, ale nie wiem czy będą, ale raczej tak. Polski, byłem nastolatkiem i moja babcia się tak cieszyła. I ona powiedziała, Dawidku, ty nigdy nie uwierzysz. Teraz mają taką specjalną maszynę u piekarza, gdzie on wkłada ten bochenek chleba i ta maszyna kroi na kawałki. I to było takie nowe dla niej i pomyślałam, wow, czy ludzie w Polsce mieszkają w średniowieczach? Okej, trochę się wygłupiam, ale byłem zaskoczony, że to było coś nowego dla niej. I też byłem zaskoczony, że ona to chciała. Myślę, że to psuje ten chleb. Lepiej mieć bochenek, którego samego kroisz. I wtedy ta skórka jest taka chrupiąca i pyszna. To czy polski chleb jest tak lepszy nie niż jest? Amerykański chleb? Ogólnie tak, szczególnie jak to jest świeże, robione na zakwasie. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy chleb był dobry w Polsce i nadal można go kupić, ale większość czasu mi się wydaje, że ludzie kupują takie gówno ze sklepu, które jest też miękkie, takie chyba, nie wiem, jakieś sztuczne albo coś i już pokrojone i owinięte tym plastikiem. To nie jest chleb. Jak ty jesz ten no to dupy chleb, jest ten chleb, no. I to jest twój zwykły chleb, który ty ale jesz, jest tani. To ty nie masz prawa się śmiać z Amerykanów, bo ty robisz to samo, tylko że to jest ta polska wersja. Ale nadal ten chleb jest lepszy niż amerykański chleb. Ale musisz wiedzieć, że jak Amerykanie jedzą chleb, to przeważnie... Ale ja wolę, jak już kupuję w folii, to ciemny, bo ciemny jest dużo lepszy. Ty lubisz jaki? Chleb do kanapki, albo do burgera, albo do hot doga. To akurat wtedy oni wolą miękki chleb. I wtedy czujesz na przykład to mięso, albo ser, albo sosy, albo warzywa mniej niż czujesz ten chleb. Bo mi się wydaje, szczególnie jak mam jakiś niedobry polski chleb, pod chleba. Wydaje, że jem kanapkę, to AH66. Czuję ten chleb. I to jest okej, okay, jak to jest dobry chleb. Wtedy się delektuję tym pysznym chlebem. Ale to nie jest dobry chleb, to myślę tak, tracę mój czas i apetyt z tym gównianym chlebem. Ale też muszę powiedzieć, że... No w sumie tak, jak się kupi taki chleb. Jeszcze ten chleb z folii, to jak jeden dzień poleży, to już jest taki suchy gówno. Takie, że już, psuje tylko, jest tak. Jak kupujesz ten taki folii biały, to na hita trzeba zjeść. Dobrze, bo w Polsce
wszędzie są jakieś piekarze. Jest takim parchem takie potem. Małe sklepy, małe sklepiki, gdzie idziesz i kupujesz świeży chleb, świeże bułki i tak dalej. Nie, normalny. Co ty, Kazet? Ty nigdy chleba nie jadłeś z piekarni, to tak gadasz. Co ty gadasz w ogóle? Że jakiś zwykły to może leżeć. A kupisz taki z tego w dupę folii, takiego parcha z Kauflandu, to ci dzień poleży w domu i to jest taki parcha tych... Taki parch najgorszy, że smakuje taki wywietrzałe gówno, taki... On się nadaje do niczego. Ale że jakiś normalny człowiek upiekł ten chleb i te bułki. Większość czasu w Stanach nie znajdziesz piekarza. I nie mówię, że to jest niemożliwe. Może kilka razy w moim życiu widziałem piekarza w Stanach. No tak, no z tostera. Dobra, no tosterem się da to uratować, to prawda. Ale to inna sprawa. No jak ktoś nie ma? Mały sklep, mały sklepik, gdzie tylko sprzedałem chleb i bułki. Może to znajdziesz, ale to jest rzadkość w Stanach. Po pierwsze, wszystko jest daleko, nikt nigdzie nie chodzi. Jak ludzie jeżdżą po zakupy, to jeżdżą do jakiegoś olbrzymiego sklepu raz w tygodniu, może raz co dwa tygodnie i kupują jedzenie, które jest... To robią w Ameryce zawsze zakupy jak ten żalno, że zamrażając 100 chlebów na tydzień, czy coś takiego? Gdyby był jakiś piekarz z takim małym sklepikiem, gdzie sprzedaje tylko chleb, ludzie by tam nie pojechali, ludzie by tego nie kupili, bo po co? Ale czemu nie mogą zrobić tak, że jak masz w Polsce te, kiedyś tak na pewno było, teraz chyba też, nie? Kiedyś były te reale i tak dalej, to też tam było, że zanim wszedłeś, to była piekarnia, jakiś tam kiosk i tak dalej. No to nie może być w Ameryce tak, że w Walmarcie zanim wejdziesz, to za linię kas, to nie mogła być taka mała piekarenka, małe coś tam i każdy by mógł tam pójść, bo to by było już w sklepie. Nie chcą się zatrzymać, pojadą do większego sklepu, do Walmart i kupią tam. Czy dla Walmartu to problem? Ten chleb tostowy, który jest na półkach, gdzieś tam po środku i to leży tam, tak jakby to było jakaś tak, puszka. Może tak, Julas, masz rację. Po prostu na półkach. Ale musisz wiedzieć, że każdy sklep spożywczy, te olbrzymie sklepy spożywcze, to każdy ma część. W Ameryce jest dzielnica polska, więc na pewno jest polski chleb. Ameryka to jest... To jest tak wielki kraj, widzę, że dzielnica polska to może jest w dwóch miastach. Ale no co to, za małe na całą Amerykę, no to w Nowym Jorku pewnie, w Chicago i gdzie jeszcze? Swojego sklepu, który się nazywa Bakery albo The Bakery. I wtedy to jest tak jak piekarnia i cukiernia razem. Tylko, że to jest taki... No ale na pewno w tych polskich tych dzielnicach, w tych miastach jest pewnie polski chleb, no racja. Tylko, że to na skalę Ameryki to jest nic. W tym budynku i tam, ale mówimy o kraju, pieczą swoje chleby. Tylko, że te chleby nie są za dobre. I większość czasu już są pokrojone i też są bardzo miękkie, ale są nie, oczywiście lepsze niż te chleby tostowe, które są na półkach. I nawet te, które nie są pokrojone, i to rzadko się zdarza, to wtedy to też jest takie miękkie, że po prostu byś mógł tak uderzyć ten chleb i go tak zmiażdżyć całkowicie. Ale czasami w Stanach znajdziesz dobre bułki. Nie, Ameryka to nie jest kontynent. Ameryka Północna jest południowa. Nie poprawiaj mnie źle poprawiając, bo cię trzepnę tą ręką zamkniętą w GTA. Zależy, gdzie mówię Ameryka i mam to w dupie. Mieszkasz. Na Florydzie jest dosyć trudno znaleźć dobre bułki, ale na przykład jak mieszkałem w Filadelfii, to tam mają takie bardzo dobre dusze bułki. Oni na nie mówią rolls. I wtedy się robi takie... Ej, to wygląda jak te bułki śniadaniowe. Wiesz, o jakie mi chodzi? Jest taki rodzaj bułki, nie? Rolls. I wtedy się robi takie podłużne kanapki, takie subs. No jak nie w dupę? Jakie w dupę nie? Albo w polsku chyba paluchy i te bułki są dobre. To myślę, że szybciej znajdziesz dobrą bułkę niż dobry chleb w Stanach. Ale też nie możesz oczekiwać, że będzie łatwo znaleźć dobre bułki w Stanach, bo tak nie jest. Mleczne? Ale przez to, że Amerykanie nie, to jedzą inne. Dużo tego miękkiego chleba, albo powiedzmy taki chleb tostowy, to po pierwsze ich chleb tostowy jest lepszy. To jak chcesz kanapkę, no to jak? Możesz zapakować i zjeść później, to ten chleb jednak jest lepszy tak, niż ten okay, chleb miło w Polsce. Mi. Albo jak chcesz zjeść burgera, albo hot doga i nie taki francuski hot dog, bo w Polsce... Ale mleczne bułeczki te takie pakowane w te, po ileś tam w opakowanie?
To dobre są, no. Francuskie hot dogi, które są w Biedronce. Znaczy, można kupić te bułki w Biedronce, ale kupujesz hot doga w Żabce, to są takie francuskie bułki, są bardzo dobre. To nie da się takie tam też zawsze kupić. Zawsze się je takie, nie wiem, zwykłe hot dogi, amerykańskie hot dogi, nie wiem jak to nazwać. I ten chleb jest lepszy. Bo gorsze są takie. Świeższy i, okej, może nie jest świeższy, ale oni coś wkładają do tych bułek, do tego chleba, że on jest po prostu miększy. Na przykład kilka razy kupiłem takie bułki do hot dogów w Polsce i one nie są dobre. One tak łatwo się rozpadają i nawet jak je złapę i tak przycisnę palcami, to ten chleb trochę się tak rwie. W Stanach ten chleb jest taki bardziej miękki, albo może taki gumowy. Moja mama zawsze krytykowała Amerykanów i mówiła coś takiego jak: to nie jest kurwa chleb, oni jakąś gąbkę jedzą. I czasami taka gąbka jest dobra, szczególnie jak jesz hot dogi albo hamburgery. Sigma. W Polsce jest bardzo trudno, żeby znaleźć w sklepie dobry chleb, dobre bułki do hot dogu. I powiem wam tak, jak będziecie w Stanach i chcecie kupić dobry chleb, powiedzmy dobry amerykański chleb, to nie kupujcie biały chleb. Kupujcie albo potato bread, albo potato rolls, albo potato buns, bo buns to są takie bułki do burgerów. To wygląda jak z McDonalda. Rolls są takie podłużne, fajne, tak jak do hot dogów, albo do kiełbasy. Albo jakbyś chciał zrobić taki submarine sandwich, tak jak w Subway. Bo te kanapki się nazywają subs i dlatego ta restauracja się nazywa Subway. To wtedy to są rolls. Mój ulubiony chleb to jest potato bread. I można kupić taki potato bread, który jest taki, powiedzmy, chleb tostowy, tylko że ten potato bread jest taki trochę żółty. I nie mam pojęcia, czemu jest potato bread? Prawdopodobnie używają coś z ziemniaków. Nie wiem co i jak oni to robią, ale to jest bardzo dobre. Jak chcesz jeść burgera albo hot doga, jedliście taki kiedyś? Musisz kupić potato bread. Ale są jakieś te bułki takie specjalne. Jest bardziej słodki. On jest trochę jak brioche albo brioche. Chyba w Polsce to macie, nie? On jest podobny do tego. I widziałem bardzo dużo TikToków albo filmików w necie o tym, że w Stanach wszystko ma dużo wszystko ma dużo cukru, że nawet chleb ma w nim cukier. I tak, to jest prawda. Tylko że prawdopodobnie to nawet nie jest cukier. To jest prawdopodobnie syrop. A potem każdy waży troszeczkę. Który chyba jest gorszy. Sushi. A ogólnie amerykańskie jedzenie jest słodsze. Ale czasami taki chleb jest dobry. Może dlatego. Szczególnie z burgerami i z hot dogami. I czasami jak coś... Ja widziałem jakiegoś TikToka, że średnio w fast foodach, jak są w Polsce te fast foody w Europie i w Ameryce, 1:1, McDonald's czy KFC, to tam są te same rzeczy za te same pieniądze, tylko 50% większe w USA. Może dlatego ty potem oni ważą po stówce minimum. Jak wiesz, porcje im dają gigantyczne. No zjesz, przecież nie wyrzucisz, tak? Z mięsem, z serem, z majonezem i tak dalej. To kup potato bread albo potato rolls i wtedy będziesz miał dobrego chleb burgera niekrojony z masłem. Dobrego hot doga. A i a propos hot dogów, jak będziesz w Stanach, to kup w sklepie w Ameryce all beef hot dogs, bo tego nie znajdziesz w Polsce. W Stanach można kupić parówki, które są z wieprzowiny albo z kurczaka, ale Amerykanie wolą takie parówki, które są zrobione całkowicie z wołowiny. I one smakują inaczej, to polecam, żebyś kupił po prostu w sklepie paczkę hot dogów to all beef i kup te potato rolls na hot dogi. I jak zrobisz sobie burgera w domu, w Stanach oczywiście, to możesz kupić też albo potato buns. Nie palę w zalewie. Albo też mi bardzo smakują takie onion rolls. Czy one się nazywają ty, onion to są buns? Jak do drwala, zoba. Nie jestem pewny, ale tutaj masz gdzieś zdjęcie. I one smakują jak cebula i na tej bułce są takie kawałki, takie... Babrula, czy ja ci muszę znowu poprawić tempaku w dupę? Ameryka jest północna, południowa, ty dalej mnie próbujesz poprawić źle, bo ci zaraz szepnę ręką. Już mnie poprawiaj, to dobrze. Mówię Ameryka, on mówi Amerykanie, napisz mu komentarz, żeby mówił Stanowie Zjednoczeńcy, coś takiego. Co ty pieprzysz? Podsmażonej cebuli. A, to idealne. Jeszcze dla pomyślę. Też jest coś takiego jak Hawaiian bread albo Hawaiian rolls. I nie jestem pewny, czy to naprawdę jest hawajskie, ale to też jest bardzo słodkie. Ty, co to w dupę gofry? Smakuje
często to się je na przykład z obiadem, że masz taką małą bułeczkę. Ej, to jest drożdżówka. Jesz obiad i masz tą bułkę. Ale oni też robią teraz bułki dla hot dogów i dla hamburgerów, ale nadal wolę te potato albo ten onion. I żeby to podsumować, jak chcesz mieć dobry europejski chleb, jego dzianka, tego nie znajdziesz w Stanach. Ale jak potrzebujesz jakiś miękki chleb, na przykład do kanapek, do hot dogów, do hamburgerów, to znajdziesz dobry chleb, tylko musisz wiedzieć, co kupić. Dodatkowo też jest taki chleb, który się nazywa biscuit. I biscuit to jest ogólnie, pochodzi z południa. Witam, witam. Bym powiedział, że to jest regionalne, ale, ale to się stało to jest? Dosyć popularne wszędzie w Stanach, ale szczególnie na południu. Wiem, że w Anglii biscuit to jest ciasteczko, w Stanach nie. W Stanach to jest taka bułka, się nazywa biscuit. I te biscuits ogólnie też są bardzo dobre. Są takie flaky biscuits i bardziej takie crumbly biscuits. Ten flaky to znaczy, że on jest tak w warstwach. To znaczy, że możesz go łatwo otworzyć i jest tak dużo warstw w środku. I ten crumbly to jest taki bardziej taki, że się kruszy. I też jest coś takiego jak, fajne jak to jest. English muffins. I nie mam pojęcia, jak wytłumaczyć English muffins. Masz tutaj zdjęcie. Osobiście mi to bardzo nie smakuje. I też oczywiście coś, co jest bardzo amerykańskie, jest cornbread. Cornbread jest bardzo dobre. Zależy oczywiście, kto to zrobił, ale to jest chleb, który jest robiony. W ogóle jak ciasto. A oni, dla nich to jest chleb. Co jest w dupę? Jest kukurydzy. Co to jest ciasto? Mąki kukurydzianej, albo coś takiego. I przeważnie tam też jest dużo cukru. No, też... biszkopt. No, 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 to wygląda jak biszkopt. Co jest w dupę? Fajne. Miód. I to możesz zjeść z obiadem. To jest biszkopt. Jako... Widzu, ty też tego nigdy nie widziałeś. Widziałeś biszkopt i ci się popieprzyło. Spójrz na... Przecież widzisz to? Widzisz to czy nie? Widzisz to czy nie? Co ty pieprzysz? Ser, jak dodasz na przykład masło albo miód albo coś Zobacz. Takiego, to jak chcesz... Co jest? Oni jedzą ciasto zamiast chleba. Ja potem każdy... O ja pierdziel. Ty, ja już rozumiem po filmach Dave'a, czemu jest taka w USA problemy z... Jakby to powiedzieć, że nikogo nie urazić, nie? Ale wiesz, no ciężko. To przyleć do Stanów. Też w Stanach bardzo popularne są bajgle. Znaczy po angielsku bagels. Dobra I przez całe moje życie ja myślałem, że bagels były amerykańskie. A u nas się tego kupić chyba nie da w sklepie, bagels. Czy nie? Bagels to jest normalny część życia w Stanach, szczególnie na śniadanie. Znaczy tak powszechnie mówię, w której sieci marketów jest to? A nie. Moi rodzice się wychowali w Polsce, nigdy nie widzieli bagels. To dlatego ja byłem zdziwiony, że kilka lat temu się dowiedziałem, że bagels, że bagle... Selgrosie? Co to jest? Były u nas wymyślone dobre są? W Polsce przez polskich Żydów. I pamiętam, że powiedziałam tacie, że hej, wiesz, że bagels były wymyślone w Polsce? I on powiedział, o, nie, my tego nie mieliśmy. Ale też ogólnie powiedział... No i widzisz, gadasz, że nie ma tego. ...że w Polsce w tamtych czasach to nic nie było. Było trudno dostać zwykłe. A to za komuny i pewnie. I przed wojną to one były wszędzie. To było bardzo popularne. Dzięki, Aliza, 6 lat, witam. I żebyś wiedział, bagels i owarzanki to nie jest Selgros to sklep? Mam cały filmik i są tam bajgle? Ile kosztują? One są podobne, ale to nie jest to samo. To przed wojną po prostu Żydzi... Ty, on chodzi po jakimś polu golfowym. O co chodzi? Ale dziwny ten park jest. I wszędzie sprzedawali te bajgle. Było popularne. To wtedy zacząłem się zastanawiać, co się stało po wojnie. Że wcześniej... Wszędzie były bagels, wszędzie było bajgle w Polsce i potem Niemcy wkroczyli do Polski, zabili jakie większość bigle? Żydów bigle i reszta wyjechała z Polski i widocznie Polacy pomyśleli, okej, już nigdy w życiu nie będziemy jedli bagle, ale nie. Teraz widzę, że coraz częściej... Słyszałeś, że żart? Nie. Widzę bajgle w Polsce, ale może się mylę. Może mój ojciec też się myli. Daj znać w komentarzach, czy ty... Jadłeś bajgle, jak byłeś młodszy? Czy to było typowe, normalne w Polsce? Nie jadłem, ale jadłem. Parę razy w życiu jadłem, no, żeby nie było, czy parę naście. Ale dobre są, tylko rzadko się je. W Stanach tortille też są dosyć popularne. Ja byłem zaskoczony, że w Polsce... Ale babrulo, ty się... Jaki ty głupi w dupę.
Nie mogę, no. Widzicie, tortille Nieważne, tworzą mów przez to, że se jest jak tak dużo chcesz. Meksykanów w Stanach, to każdy To wie, że to bidle. jest tortilla. Albo Bidle. raczej po hiszpańsku Żeby psy tortilla, jecie. a nie jakiś tam Puknij ci się w łeb tam tortilla. w To te domu. tortille są dosyć popularne Zostaw i psy są w spokoju. Dwie różne tortillas. Jest ten meksykański, który jest mniejszy i zrobiony z kukurydzy. To jest meksykańskie tortilla. To jest to, co oni tam jedzą w Meksyku. Ale też jest taka kuchnia, która się nazywa Tex-Mex. I to jest jedzenie, które było wymyślone w Stanach przez Meksykanów, albo może tak blisko granicy Ameryki i Meksyku. Ale co? I tam są takie tortille, tak jak wy znacie w O. Polsce, które są pszenne i takie większe. To tortillas też są bardzo popularne w Stanach. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Ogólnie nie, bludy, nie czytam tego nawet, tego żartu. Nie, nie, nie. Kamsta dał na Golibordę 5 złotych. Wydaje, że Dziękuję Amerykanie bardzo. Nie jedzą tyle chleba jak Polacy. W no na pewno nie. Mi się wydaje, że Polacy by umarli, jakby nie mieli chleba z masłem. W Stanach to ludzie nawet nie jedzą chleba z masłem. Jak jestem Dobra w Polsce jest. I kupię dobry, świeży, chrupiący chleb, to mogę zjeść po prostu ileś tam kromek. Biszko, bez niczego najlepsze ciasto dla ciebie? No dobry, ja też lubię. Kromek tego Ale chleba nie tylko wiem, z masłem, bez niczego to tak. I ja się cieszę. W Stanach. Nikt tego nie robi. Tak byś kiedykolwiek był w Stanach, to nie oczekuj, że ten chleb będzie dobry. Właściwie, jak będziesz w Stanach, to po Ja prostu to bym nawet nie myślał o chlebie w USA, tylko bym wpieprzał te... fast foody ciągle, a ty? Nie z chleba, ale oczywiście możesz zjeść bajgle, albo taki chleb do hot dogów, albo do hamburgerów. Tylko ja bym nic innego tam nie jadł. Polecam, żebyś je podgrzał, żebyś włożył do piekarnika, szczególnie bajgle. I jak chcesz. Ważyłbyś chleb, 500 kilo, ale ja bym tam nie mieszkał, tylko na chwilę, nie? To idź do tej części tego dużego sklepu, gdzie pisze bakery i możesz tam wybrać jakiś chleb. On będzie lepszy niż ten no chleb. No jak w 3 który dni jest plus na półce. 10 kilo? Ale jak? Chcesz wypróbować ten potato bread, albo potato rolls, potato buns, albo ten onion rolls, to wtedy musisz iść tam, gdzie są te półce. No jak codziennie do sklepu jechał, żeby zjeść 20 tego? Co ty gadasz? No zamówiłbym se, tam nie ma Uber Eats, przecież to w Ameryce wymyślili. Półki i tam je znajdziesz. I tak jak mówiłam, musisz podgrzać No jak nie ma w dupę? Bagle, bo pamiętam, Co ty rozmawiałam gadasz? Z kimś z Polski i oni polecieli do Stanów i jedli te bajgle na zimno. To nie jest dobre. I wtedy oni powiedzieli... Byłem raz z żoną po ślubie, mogłem... bawić się dobrze, jakbym był z kolegami, ale byłem z żoną niestety. O czym ty piszesz? Widzę, ty majaczysz już. One były okropne. Były zimne. A, i też polecam, żebyś próbował cornbread. Ale będzie trudniej, żeby znaleźć cornbread na północy. To raczej jest coś z południa. Amon Ra na czacie. To jak w piekarni, w sklepie nie zobaczysz cornbread, to może na półce możesz znaleźć taką paczkę, gdzie możesz sam zrobić ten tak, cornbread to... w piekarniku. Ej, no zarąbisty ten cornbread jest. Ej, ja bym go tak zjadł. Najbardziej mi się podoba z tych amerykańskich właśnie ten. W piekarniku. I jak Przynajmniej chcesz na oko. Pojechać do jakiejś piekarni, to jest taki jeden sklep. Znaczy nie, to jest raczej restauracja tak, i piekarnia. Jak i ona się nazywa Panera. No czemu miałbym plus 10 kilo za chleb w dupę, no? Bread. To tam możesz kupić jakieś kanapki, może zupę, ale też oni pieką świeży chleb, którego możesz po prostu kupić i wziąć do domu. I ten chleb jest okej. Okay. A, i tutaj mówię okej okay jako amerykański okej, okay, że jest tak... nie jest najgorszy, ale też nie jest najlepszy. Co? Na amerykański chleb, ten chleb jest... jest okej. Okay. Jest chyba lepszy niż ten w sklepach. I on też... Tam się do wszystkiego dodaje ogromną ilość cukru. A da się zobaczyć porównanie kalorii takie na TikToku jakieś? Dań europejskich versus amerykańskich? Bym zobaczył. Nie jest drogi. I jak nie możesz wytrzymać i musisz mieć europejski chleb, to zawsze jak to, możesz Jacob? Iść do nie. jakiegoś sklepu, jakieś delikatesy, albo... A co, ty będziesz leciał teraz? Która jest europejska. Tylko najpierw musisz ją znaleźć. To nie jest tak łatwo, żeby to znaleźć. Zależy, gdzie mieszkasz. W Nowym Jorku znajdę, Louis. Jakiś tam European Jak Bakery. Przeżyję. Albo Polish Store. Może Ukrainian, albo Russian. Coś w tym stylu. Może nawet Rosji jedzą to, co sklep. My? Musisz po prostu pomyśleć, albo sobie przypomnieć,
które kraje w Europie mogą mieć dobry chleb. Czemu jest emotka pizza time i w dupę jest ananas wielki na pizzę? Co tu chodzi? Co jest za emotka? W komentarzach, czy byłeś w Stanach, czy byłeś w Kanadzie, czy jadłeś ich chleb. I co myślisz o tym chlebie? Może mieszkasz w Stanach? Osobiście jest uważam, taki film że chleb His? W Stanach jest gorszy, ale za bardzo nie narzekam, bo i tak staram się nie... Czyli w Ameryce już dwie rzeczy są gorsze. Okej, okay. Dzięki Dave. Wiem. No, dwie rzeczy są gorsze w USA. Chleb i... I tego. I co jeszcze? Nieważne. Nie jeść dużo chleba. Kto? To jest po prostu łatwiej, żeby nie jeść dużo chleba w Stanach, bo on nie jest dobry. I to wszystko na dzisiaj. Zobaczymy się niedługo. Na razie. 15 Cześć. Lat temu chleb z GSU za 2,50 był lepszy niż teraz z piekarni za 8. Oho, zaczyna się. Jakie, powiem ci tak, za komuny, nie? Poszedłem do piekarni, Stalin przede mną w kolejce stał. Na poważnie ci mówię, Józef S. stał przede mną w kolejce po chleb za złotówkę, bo taki był dobry, że przyjechał z Rosji, z Moskwy. ZSRR. Bo taki był kiedyś za komuny dobry chleb, a teraz masz gówniany chleb za 10 zł. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się, Polacy!